Tu Polskie Radio PIK, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Witam Państwa. Audycji można słuchać, audycję można także oglądać w przekazie wideo na stronie radiopik.pl. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z regionu o bieżących wydarzeniach. W naszym studiu posłowie Tomasz Lato z Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Michał Stasiński, Nowoczesna. Dzień dobry. Mamy również gości w naszym studiu w Toruniu. Paweł Szramka, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Witam. Mamy również Przemysława Górskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I jeszcze jedno pytanie, czy dotarł Tomasz Lenz z Platformy Obywatelskiej? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Mamy nadzieję, że dotrze szczęśliwie i cało, bo dzisiaj z dotarciem gdziekolwiek... Tak, to zapraszamy do Bydgoszczy, do studia w Bydgoszczy pana posła Lęca. Tak. My również zapraszamy. Ulice w lepszym stanie? Mamy nadzieję, że drogowcy sobie poradzą i tu, i tam, i wszędzie, gdzie indziej jeszcze. Szanowni panowie, Trybunał Konstytucyjny, posiedzenie tegoż Trybunału zaplanowane było na 12 dzień stycznia. Termin ten został zmieniony. Trybunał miał na tym posiedzeniu rozpatrywać m.in. przyjęte przez Sejm akty dotyczące unieważnienia wyboru 5 sędziów Trybunału w październiku ubiegłego roku przez poprzedni Sejm oraz powołania w grudniu 5 nowych osób w ich miejsce. Zarządzenie prezesa Trybunału nie zawiera uzasadnienia, stąd też pojawiły się spore znaki zapytania oraz gdzieniegdzie dyskusja, co się z tym Trybunałem dzieje. Według Nowoczesnej nowelizacja ustawy o Trybunale przez praktycznie wszystkie gremia do tej pory została oceniona bardzo jednoznacznie i negatywnie. Poseł Michał Stasiński, co dalej z tym Trybunałem, co dalej z tymi ustawami? Gdybyśmy chcieli gdybać, dlaczego tak się stało, należałoby się tutaj odnieść do pewnej zasady, która mówi, że w pierwszej kolejności Trybunał powinien rozstrzygnąć o konstytucyjności ustawy zmieniającej jego sposób funkcjonowania, sposób orzekania, czyli tej takiej ustrojowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Najważniejszej, tak? Ponieważ artykuł 195 Konstytucji mówi, że Trybunał podlega tylko Konstytucji, w przeciwieństwie na przykład do sędziów sądów powszechnych czy sądów, które podlegają konstytucji i ustawom, jest to logicznie i prawnie zrozumiałe. I myślę, że taka była droga myślenia, ponieważ najpierw trzeba ocenić konstytucyjność procesów, w jakim Trybunał miałby orzekać, a te procesy są w tej chwili tak zbudowane, że w zasadzie paraliżują Trybunał. Czyli gdyby Trybunał miał orzekać normalnie, no to wedle tej nowej ustawy, no to pewnie ta sprawa, biorąc pod uwagę kolejność spraw, zasadę wprowadzoną jako nową, mogłaby wejść na wokandę w roku 2020. Ja przypominam, że ta zasada kolejności, która wydaje się logiczna i jest nam pokazywana przez PiS jako dobra zmiana, jest tak naprawdę najgorszą zmianą z możliwych, ponieważ to właśnie Trybunał i szef Trybunału musi mieć możliwość nadawania pewnej skali ważności. Wyobraźmy sobie ustawę budżetową. Tak? Albo jej część, która trafia do Trybunału. 4 lata czekania na ustawę budżetową, na przykład na rok 2017 czy 2016. To i kraj bez budżetu. I kraj bez budżetu, tak? I to jest ten problem, dlatego najpierw Trybunał musi się zająć tą ustawą. Krótko i zdjęcie. Dyskusja o tym przesunięciu tej daty, na przykład czy anulowanie posiedzenia mogło być efektem spotkania, bo też powinniśmy przypomnieć, że profesor Rzepliński, prezes Trybunału, spotkał się z Andrzejem Dudą przy okazji uroczystości nominowania nowych sędziów. Panowie mieli okazję spotkać się i porozmawiać, stąd też pojawiły się takie głosy, że po tej rozmowie nagle zmieniła się data posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego. A ja przypomnę jeszcze panom i państwu, że szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska sądzi, że decyzja Trybunału o nierozpatrywaniu uchwał wynika z wcześniejszej linii orzeczniczej Trybunału po prostu. Szefowa Kancelarii twierdzi też, że 5 sędziów zostało wybranych prawomocnie, a prezydent przyjął ich ślubowanie skutecznie, w sposób skuteczny. No, czy ja Tomasz Lato z Prawo i Sprawiedliwość. Nie chcę spekulować, dlaczego odroczono to posiedzenie. To spotkanie mogło mieć znaczenie? Mogło, oczywiście. No, tak się wydaje, że to być może jest jakiś związek, że być może padły jakieś argumenty z obu stron. Być może jakieś argumenty przekonały pana prezesa, czy też chce coś jeszcze sprawdzić, wziąć pod uwagę, przemyśleć, przeanalizować. Tego nie wiemy. To być może dowiemy się w jakiejś przyszłości. Natomiast też chcę się odnieść w ogóle, bo warto, dużo mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, ale na kilka faktów warto zwrócić może niejako ponownie uwagę. A propos tego chociażby, o czym mówił pan poseł Stasiński. No, mamy właśnie takie przykłady i być może Trybunał w związku z tym powinien pracować intensywniej, szybciej, inaczej. No bo przecież mamy przykłady, myślę, że ważne z punktu widzenia chociażby Nowoczesnej, jak OFE,
jak kwestia może już nie dla Nowoczesnej ważne, ale ważne dla ponad 2 milionów obywateli, którzy zbierali podpisy, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. I tutaj wydawałoby się logiczne i jasne, że zgodnie z tą zasadą, że Trybunał bierze na tapetę to, co w danym momencie jest najbardziej pilne i potrzebne, to aż dziwne, że czekano 1,5 roku czy 2 lata z decyzjami w tak ważnej sprawie. No należało natychmiast niezwłocznie zakasać rękawy w ciągu miesiąca, 2 czy 3 w tak ważnych dla obywateli sprawach w ogóle zająć się tą sprawą i wydać wyrok. Dlaczego natomiast się nie zajmowano, panie pośle? No właśnie, nie zajmowano się moim zdaniem dlatego, żeby sprawa już była utrącona, żeby było, jak to się mówi, pozamiatane, żeby już nic nie było można, albo wydaje się, że byłoby to trudne do odkręcenia, żeby już te nowe zasady weszły w życie. No krótko mówiąc, działano na rzecz Platformy Obywatelskiej PSL-u, które te decyzje w Sejmie podejmowali. I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem też niezwykle kluczowa, która jest w tej naszej ustawie, mówię teraz o zmianie dotychczasowej zasady zwykłej większości. No wyobraźcie sobie państwo, że w sprawach niezwykle ważnych, kluczowych z punktu widzenia ustrojowego czy też innych zasad o konstytucyjności decyduje na przykład sędziowie głosami 6-5 albo 5-4. A tak, to wspomina pan. Jest to swoisty absurd. To znaczy, że przekonanie, coś jest absolutnie konstytucyjne albo absolutnie nie jest i teraz wystarczy przekonać jednego i nagle się coś z konstytucyjnego stanie niekonstytucyjne bądź odwrotnie. No jednak ja uważam, że to powinno być tak oczywiste, tak jednoznaczne, że powinien być w zasadzie prawie że pełen konsensus. I dlatego no, może się zdarzyć to, że ktoś ma jakieś oryginalne nawet poglądy w zakresie prawnym i jedna, dwie osoby wyłamią się, mają jakieś wątpliwości. Natomiast w takich sprawach no powinna, jeżeli mamy coś rzeczywiście orzec, bo można przecież w ogóle nie orzec, ale jeżeli mamy orzec, to powinniśmy orzec rzeczywiście miażdżącą większością. No wtedy to tutaj będzie swoje pomysły, powaga tej panie pośle, instytucji. Swoje pomysły miał do tej pory klub Kukiz 15 i obstawał uparcie przy swoim. Mianowicie jedynym kompromisowym wyjściem jest zmiana konstytucji i poprawka przewidująca wybór wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego na nowo, do tego większością 2/3 głosów, co miałoby wymusić kompromis i przywróciłoby autorytet Trybunału. Klub Kukiz 15 ma zamiar przekonywać do tego Platformę Obywatelską i pana prezydenta. Czy tak jest w istocie? Zapytamy pana posła Pawła Szramkę. Czy coś zmieniło się w tych zapatrywaniach pańskiego klubu? Tak, zgadza się. To, o czym pan powiedział, jest prawdą. Myślimy, że to rozwiązanie o wiele bardziej uskuteczniłoby pracę Trybunału Konstytucyjnego oraz jego wiarygodność. Natomiast co do pytania, dlaczego posiedzenie Trybunału zostało przesunięte, myślę, że tutaj głównym adresatem pytania powinien być pan Rzepliński, skoro ostatnio wykazywał się taką aktywnością w mediach, więc teraz mógłby również odpowiedzieć na to pytanie. Czy spotkanie z prezydentem miało na to jakiś wpływ? Też raczej się nie dowiemy. Nikt nam tego nie powie poza panem prezydentem, ani panem Rzeplińskim. Natomiast może być też tak, że po prostu Trybunał nie zdążył jeszcze właściwie popracować nad tymi ustawami, ponieważ jak wiemy, sędziowie Trybunału mogą sobie dorabiać poza pracą w Trybunale Konstytucyjnym, co według mnie też jest dość niezrozumiałe, zwłaszcza patrząc na to, że zarabiają oni dosyć duże pieniądze, które są niewyobrażalne dla przeciętnego. No, do tej pory prawo nie ogranicza im pracy gdzie indziej. To są ludzie z tytułami naukowymi, są przeważnie wykładowcami. Jeżeli mogę, panie redaktorze. Przemysław Górski, PSL, witamy. PSL jest zdania, że to, co zrobiła Platforma w czerwcu, jest traktowane przez PiS jako wymówka do obecnego ubezwłasnowolnienia lub podporządkowania sobie Trybunału. Nie możemy funkcjonować i działać, zwłaszcza na tutaj scenie politycznej, że jeżeli ktoś mi ukradł jednego cukierka, ja ukradnę 2 albo 3 cukierki, przepraszam za to porównanie, bo tak teraz z tym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o powołanie. Ale tak mówimy, jeżeli mogę dokończyć swoją myśl. Jeżeli chodzi o, przypominam, że tutaj nie mamy odwołanego tego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest odroczony termin. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie prezes
Trybunału Konstytucyjnego poinformuje, kiedy będzie posiedzenie składu sędziowskiego. Natomiast, szanowni państwo, no, tak naprawdę najpierw Trybunał Konstytucyjny musi rozpatrzeć sprawę, która dotyczy tak naprawdę stricto Trybunału Konstytucyjnego. Jego samego, tak jest. Później, dokładnie, żeby później móc opiniować i podejmować decyzje odnośnie ustaw, które zostały podjęte przez większość parlamentarną. Tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do słów pana posła Pawła Szramki. Ja jestem daleko, tutaj daleki od tego, kto, jak, ile pieniędzy zarabia. Proszę pamiętać, że tak jest w krajach szanowanych, szanujących się pod kątem demokratycznym. Jeżeli tutaj te prace pana prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w żaden sposób nie narażają na szwank pracy merytorycznej, no to przecież zwykło jest, że profesorowie są z reguły również wykładowcami na uniwersytetach, czy są ekspertami w różnego rodzaju tematach, sprawach prawnych. Ja akurat tutaj, bo jak zaczniemy sobie nawzajem patrzeć, przepraszam za określenie, przysłowiowy portfel, to tak naprawdę dojdziemy no jeszcze tak, do większych paranoi. No tak, ale chyba lepiej byłoby, gdyby pośle, spokojnie, w tygodniu pracowali, a nie dwa dni. Czas na Platformę Obywatelską. No, dotarł do nas przypominam, pan poseł Tomasz Lenz. Pan poseł Tomasz Lenz szczęśliwie dotarł. Jeżeli mogę jeszcze Platforma dokończyć, Obywatelska jest zdania, że Kancelaria Prezydenta... Tak jest, źle interpretuje przełożenie posiedzenia Trybunału, bo nie jest to rezygnacja, tylko przesunięcie, panie pośle. Tomasz Lenz. Z tego co wiem, prezydent Duda spotkał się z przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Nie zostało po tym spotkaniu opublikowane żadne oświadczenie żadnej ze stron. Czyli prezydent Duda i przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego zawarli jakiś kompromis, jakieś porozumienie. Wnioskuję, że po tym spotkaniu właśnie doszło do przesunięcia terminu posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie widzę w tym żadnej sensacji. To dobrze, że ludzie wreszcie ze sobą rozmawiają. Do tej pory przez kilka tygodni mieliśmy sytuację, w której emocje górowały nad zdrowym rozsądkiem. Było mało dialogu, mało rozmowy. Może to spotkanie coś da i liczę na to, że w dalszej części naszych prac parlamentarnych właśnie ten dialog i rozmowa będzie możliwy i będzie kontynuowany. Dobrze. Panowie, musimy zmienić temat, bo czas goni. To było spotkanie liderów partii istotnych w regionie naszego kontynentu, mających wpływ na oblicze działań rządów, ale jednak to liderzy partii. Myślę, że polityka zagraniczna powinna być prowadzona nie tylko na poziomie międzyrządowym, ale tak właśnie jak się ostatnio stało. Czyli oczywiście mówimy o spotkaniu Kaczyński-Orban, a cytowałem słowa Maksa Kraczkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł mówi, że polityka międzynarodowa to także spotkania kuluarowe poza protokołem. Takie było właśnie spotkanie Kaczyński-Orban, podkreśla Max Kraczkowski. Sensacji w tym nie powinno być, panie pośle? Nie, Tomasz Latos, PiS. Rzeczywiście, że nie powinno być. Warto poznawać doświadczenia tajne, półtajne, innych... nieoficjalne, w małym pensjonacie na południu no, ale, Polski. Ale no, mój Boże, no chyba każdy ma prawo się spotykać, a cóż dopiero liderzy tak ważnych ugrupowań i na dodatek jedni i drudzy rządzą w swoich krajach. Warto poznać pewne doświadczenia, które w różnych dziedzinach życia, w różnych sferach reform mają Węgrzy i tyle. W moim taktyczne spotkanie przed spotkaniem z Davidem Cameronem Viktora Orbana, bo za chwilę było spotkanie premiera Wielkiej Brytanii z no, premierem Węgier. Być może miało to jakieś znaczenie, być może nie. Bądź co bądź, w niektórych dziedzinach jest przecież współpraca, jest jakaś wymiana poglądów i tu tego typu rozmowy są jak najbardziej pożyteczne, potrzebne, a zwłaszcza jeżeli efektem tego typu rozmów jest później brak jakichś nieporozumień, no bo czasami dochodzi do nieporozumień na arenie międzynarodowej właśnie dlatego, że się z sobą za mało rozmawia. Sensacji nie ma. Tak uważam. Michał Stasiński, Nowoczesna. Pan poseł Latos był łaskaw powiedzieć, że spotkało się dwóch liderów, którzy rządzą w swoich krajach. Z tego nie, co ja wiem. Nie, liderów, którzy rządzą, ugrupowań, które nie, rządzą. Rządzą. Ugrupowań. Znaczy... Prezes Kaczyński nie jest premierem, no ale jest tak. Liderem partii. Według niektórych naczelnikiem państwa. Tak jest. No to jak to nazywa, no to Michał Stasiński, Nowoczesny. Jarosław Kaczyński w 2011 roku mówił, że dożyjemy takich czasów, kiedy będziemy mieli w Polsce Budapeszt. W związku z tym no, tego typu spotkania akurat z Węgrami są rzeczą naturalną dla PiSu i tutaj nie należy się temu dziwić. Natomiast
Należy sobie zadać pytanie, jak tego typu spotkania i deklaracje o zacieśnieniu współpracy odbijają się na Polsce i na pozycji Polski w Unii Europejskiej. To nam może zaszkodzić? Ciężko powiedzieć, żeby to zaszkodziło, ale my świadomie sytuujemy się i dobieramy sobie sojuszników, szukamy sojusznika w kraju, który no generalnie jest krajem eurosceptycznym w Unii. Tak, jeżeli rozmawiamy z Cameronem, który odwiedza, to również jest to kolejny kraj eurosceptyczny i nie da się ukryć, że jakby samodzielnie i świadomie wypisujemy się z tego głównego nurtu, ponieważ Węgry nie są w Unii, powiedzmy sobie szczerze, w topie, tak? My powinniśmy rozmawiać z Niemcami, z Francją, z Anglią jak najbardziej też, natomiast tego typu manifestacje i jakby podzielanie poglądów Węgier i mówienie, to jest przykład dla tego, jak będziemy działać w Polsce, jest szalenie niebezpieczne, pamiętając o tym, co na Węgrzech się stało. Jeszcze dalej poszedł jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, mianowicie Sławomir Neumann, który powiedział, więc tak, mam wrażenie, że budujemy oś Warszawa, Budapeszt, Londyn. Węgry stawiają się gdzieś na obrzeżach Unii Europejskiej. Wielka Brytania wręcz sugeruje własne wyjście z tej Unii. I tak nagle... I to jest jeszcze dlatego do tego dla nas Warszawa, mówi Neumann, i że w naszym interesie jest być w Unii. Pan się domaga jakiejś repliki, panie pośle? Nie, to może i później. Mogę też jeszcze odnieść się do tych kolejnych głosów, które będą w Toruniu. Dobrze, ja no po właśnie. Prostu uważam, ja po prostu tylko jednym zdaniem w takim razie, ja po prostu uważam, że naprawdę nie należy popadać w niepotrzebną histerię, należy rozmawiać z wszystkimi, a też nie jest dobrze, jeżeli skoro odwołujemy się do tego głównego nurtu pod kierownictwem Niemiec, no to zobaczmy, że Niemcy no, nadużywają sobie i sami sobie przepisują nadmierną rolę w Unii Europejskiej. Mają tą rolę bardzo mocno, ale na pewno nie powinna ona polegać na tym, że będą chcieli decydować za wszystkie kraje unijne. Dobrze, oni oddajmy do tego Turunia, zmierzają. Panie pośle. Wywołałem już polityków Platformy Obywatelskiej, zatem Tomasz Lenz. No przede wszystkim chcę podkreślić bardzo ważny fakt, że jesteśmy po czwartkowym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie minister Waszczykowski przedstawił pewne założenia polityki zagranicznej, które będzie omawiał już na plenarnym posiedzeniu Sejmu. I co mnie uderzyło i niestety wywołało moje przerażenie, to wypowiedzi pana ministra Waszczykowskiego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza budować oś polityczną, tu zacytuję, od Skandynawów do Bałkanów. To jest dokładny cytat, bo sobie to zanotowałem. Zapytałem się pana ministra Waszczykowskiego, a gdzie w tym Unia Europejska? Więc Prawo i Sprawiedliwość w wypowiedziach ministra spraw zagranicznych nie widzi sensu działania w Unii Europejskiej jako ogniwa, które ma wzmacniać państwa europejskie, które są zrzeszone w Unii. Minister Waszczykowski mówi, że następuje na świecie powrót dualizmu rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, a obecnie Federacją Rosyjską, kiedyś Związkiem Radzieckim, a jednocześnie Polska nie jest zainteresowana wzmacnianiem Unii Europejskiej jako gracza politycznego na scenie międzynarodowej. Jarosław Kaczyński, który nie jest ani premierem, ani prezydentem, który się stawia nad prezydentem i nad premierem, organizuje spotkania polityczne, których celem jest budowanie sojuszy w ramach polityki zagranicznej, a jednocześnie jest de facto jedynie parlamentarzystą. Świadczy o tym, że decyzje w Polsce zapadają poza parlamentem, poza rządem i poza pałacem prezydenckim. Nie wiem, czy rzeczywiście tam jakieś decyzje zapadły na spotkaniu Orbán-Kaczyński. Na pewno dyskusja, która miała miejsce, 6-godzinna, jak czytaliśmy w internecie, w prasie, no jest skierowana w tym kierunku, aby jakieś decyzje po tym spotkaniu zapadły. To jest niebezpieczne, panie pośle, że premier Szydło, prezydent Duda spotykają się później z Jarosławem Kaczyńskim i mówi, ty zrobisz to, a ty zrobisz to. Sytuacja jest niepokojąca, bo nie ma w tym momencie kontroli parlamentu nad decyzjami rządu. Piotr Apel z ruchu Kukiza. Może teraz ruch Kukiza, tak? Jeśli wywołujemy już. Poseł Apel twierdzi, że sojuszników należy szukać nawet w krajach mniejszych i mniej ludnych niż Polska, na przykład w takich krajach jak Węgry. Czy zgadza się z tym pan poseł Szramka? Tak, jak najbardziej. Myślę, że z Węgrami bardzo często było nam po drodze. Polak, Węgier, dla bratanki. Dokładnie. Węgrzy traktują nas jak przyjaciół, a dodatkowo polityka Viktora Orbana pokazała, że Węgrzy mogą być suwerenem we własnym kraju i rządzić we własnym kraju i nie pozwalają sobie na to, żeby dostawać jakieś rozkazy z góry od Unii Europejskiej. Tym bardziej, że jak widzimy ostatnimi czasy, niekoniecznie te postanowienia Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemiec, w przypadku chociażby imigrantów okazują się skuteczne. Widzimy w Niemczech przykłady, że po prostu z tymi imigrantami sobie nie radzą. Doszło do fali gwałtów całkiem niedawno i możliwe jest, że po prostu Niemcy próbują
obroną demokracji w Polsce przykryć te tematy w Niemczech. Myślę, że lepiej niech w chwili obecnej własną polityką się zajmą, bo mają naprawdę wiele do zrobienia, a my sobie też spokojnie damy radę sami. Pojawił się transparent z napisem po angielsku: brońcie własnych kobiet, ale nie naszej demokracji. To był transparent rozwieszony w Berlinie podczas zawodów siatkarskich niedawno. Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo, Przemysław. Panie redaktorze, ja pragnę wszystkim państwu przypomnieć, że Polska w sposób demokratyczny w roku 2004 w dwudniowym referendum opowiedziała się za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że my teraz wszyscy, a zwłaszcza politycy dzisiaj, zwłaszcza frakcji rządzącej, zapominają o tym fakcie. Szkoda, że tak naprawdę my Polacy z historii nie potrafimy wyciągnąć wniosków i przejść do przodu. Znowu nam się marzy, że staniemy się, machamy szabelkami i staniemy się tak naprawdę potentatem. Drodzy państwo, w dzisiejszych realiach i w dzisiejszym świecie Polska jako sama na arenie międzynarodowej i europejskiej nie poradzi sobie. Ale już z Węgrami może Nawet z Węgrami. I prosiłbym, dla mnie to jest smutne, że tak powiem, że my znowu próbujemy machać tymi przysłowiowymi szabelkami, odwracamy się od Unii Europejskiej, zapominamy o tym fakcie 2004 roku. Nikt nas nie przymuszał do tego, abyśmy przystąpili do, jako kraj członkowski, do Unii Europejskiej. Dzisiaj powinniśmy tak naprawdę ogarnąć się wszyscy i z wszystkich sił wykorzystać te środki unijne, które są do wzięcia, aby nasz kraj się rozwijał, bo tak naprawdę za chwilę będziemy, jak będziemy oczywiście, bo patrząc na dzisiejsze, na teraźniejsze wydarzenia, nie wiemy, co tak naprawdę może się wydarzyć, ale w najbliższym czasie będziemy nie beneficjentem Unii Europejskiej, ale staniemy się płatnikiem i powinniśmy rozwijać swój kraj w taki sposób gospodarczy, abyśmy później na tym tylko i wyłącznie mogli zarabiać. Jeżeli chodzi o spotkanie pana premiera Viktora Orbana i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy państwo, no cóż ja mogę powiedzieć? No jeżeli na takim ważnym spotkaniu głowy państwa Węgier zabrakło pani premier, zabrakło pana prezydenta i reprezentuje pan prezes, jak to pan poseł Latos powiedział, największego ugrupowania rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław, prezes Jarosław Kaczyński, z wyznaczonymi przez siebie prominentnymi politykami z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że tutaj nic więcej dodać, no nie trzeba. Jest to dla mnie bardzo niepokojące i podtrzymuję. To jest machanie i pokazywanie szabelkami. No to, co się dzieje, że tak powiem, to, co pan poseł Szramka powiedział w Niemczech z imigrantami, no jest to ogromne niebezpieczeństwo dla całej Europy, nie tylko dla Niemiec, bo proszę pamiętać też o krajach skandynawskich. Mamy tutaj również Szwajcaria, Austria, no i powinniśmy politycy prawicy, tacy jak węgierscy czy polscy, zdają się mówić: nie myśmy to niebezpieczeństwo do naszych krajów ściągnęli. No, Tomasz Latos, pomachał panowie szabelkami na zamku w Nidzicy. Nikt oczywiście żadnymi szabelkami nie machał. Gdyby to spotkanie było z premier czy z panem prezydentem, to byłoby spotkanie jednak bardziej o charakterze oficjalnym. Tam dochodzi protokół przecież. Unii Europejskiej mamy świadomość, że jesteśmy. Natomiast warto, właśnie dlatego, że nie jesteśmy przecież potęgą, warto budować lokalne sojusze, czy od Skandynawii do Bałkanów, bardzo szeroko z różnymi państwami tego regionu, po to, żeby wspólnym głosem o wielu sprawach w Unii Europejskiej mówić. Będziemy wtedy lepiej na pewno słyszani i będziemy bardziej poważnie traktowani niż do tej pory. Tylko tyle. Michał Stasiński. Ja chciałbym przypomnieć posłowi Szramce, że od momentu, w którym weszliśmy do Unii, podjęliśmy tak naprawdę jedną ważną decyzję, że prawo unijne jest ponad prawem
polskim. Dlatego Biuro Analiz Sejmowych, jeżeli chcemy uchwalić w Sejmie jakąś ustawę, wydaje opinię na temat zgodności chyba planowanej ustawy. Chyba nie do końca ustawy. Tak jest, chyba nie we wszystkim na szczęście, panie pośle. W bardzo szerokim zakresie. Taka jest, tak mówią szczęście. Podpisane przez nas chyba traktaty, nie. Prawda? Rozumiem, wspomina pan po prostu sprawę ograniczenia pewnych praw związanych z przynależnością do Unii. To jest jakby rzecz pierwsza, natomiast rzecz druga polega na tym, o czym pan nie powiedział, czyli o uruchomieniu pewnego języka wśród polityków prawicy szczególnie. Przoduje tutaj no niestety PiS i Kukiz 15 w osobie swojego lidera i nie tylko, gdzie w rozmowach o polityce polsko-niemieckiej bądź niemiecko-polskiej pojawiają się argumenty, cytuję, nie będzie wnuk Niemca, który mordował mojego ojca i moich dziadów, mówił mi, co ja mam robić, tak? To list ministra Ziobry, skandaliczny. Żaden polityk, nie tyle dyplomata, ale polityk nie powinien tego typu argumentów przywoływać. Podobnie pan Paweł Kukiz użył identycznego argumentu. To powiem szczerze, w polityce międzynarodowej, w dyplomacji są argumenty no nie do wyobrażenia. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli zaczęlibyśmy się, panie pośle Latos, cofać stuleciami już do tyłu, odpowiadam. Kto kogo czym mordował. To jest to absolutnie skandaliczne, nie do przyjęcia. To jest niestety właśnie smutne. To jest właśnie smutne. Za chwilę oddamy go za Turnia. Pozwólcie państwo, że mam też zabrać głos. Tak jest. Nie trzeba wcale się tak daleko cofać, mówiąc zresztą o właśnie w polityce zagranicznej, bo nie kto inny, jak minister podwójny w rządach Platformy Obywatelskiej, najpierw obrony narodowej, ważnego resortu, a następnie, przepraszam, minister spraw zagranicznych w Platformie Obywatelskiej, Radosław Sikorski powiedział o Nord Streamie, czyli o tym gazociągu, który płynął przez, jest prowadzony przez Bałtyk, powiedział, że jest to pakt Ribbentrop-Mołotow. Tylko numer dwa. No tak, jest, ale to nie mówiliśmy o mordowaniu. Takich cytatów byłoby tu dużo. Odwołujemy dokładnie do tych zdarzeń II wojny światowej, no to powiedzmy, że szef polskiej dyplomacji zarządów PO takie coś powiedział. Natomiast no naprawdę, jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo ważna rzecz została powiedziana przez pana posła Stosińskiego. Proszę sobie wyobrazić, panie pośle, szanowni państwo, że Niemcy zapisali sobie, że ich prawo jest ponad prawem unijnych. Proszę to zweryfikować. Panie pośle, oni to panie mają pośle, zapisane, że ich prawo pośle, jest ważniejsze od prawa unijnego. Panie pośle, spokojnie. Aż słuchawka wypadła ze zdenerwowania. Nie, bo Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Krótko, no, zgadzam się tutaj z wypowiedziami dotyczącymi tego, że trzeba ostrożnie wypowiadać się w polityce zagranicznej. To zawsze niesie ze sobą ogromne konsekwencje. Wyobraźcie sobie państwo, że ten język dominuje w Europie. I wtedy Ukraińcy mają powiedzieć Polakom, nie wybaczymy wam tego, że kiedyś w przeszłości mordowaliście na wschodzie i paliliście ukraińskie wsi. A Polacy powiedzą, my Ukraińcom nie wybaczymy tego, że na Podolu doszło do morderstw. Tak, do niczego Francuzi nie wybaczą Niemców I wojny światowej. No, musimy pamiętać tak o tym, że jest polityka, która będzie, jest przyszłość, a nie tylko przeszłość, którą należy ocenić i którą tą przeszłość też należy rozliczać. Ale pamiętajmy o tym, co będzie w przyszłości dotyczące pokoleń obecnych i przyszłych, a nie tylko odnosimy się do tego, co było. I teraz jeszcze jedno zdanie dotyczące tego, co pan poseł Latos powiedział o wypowiedziach pana ministra Waszczykowskiego na temat budowania polityki zagranicznej. Moim zdaniem, zdaniem Platformy Obywatelskiej, sensem polityki polskiej jest wzmacnianie Unii Europejskiej jako kontynentalnej siły, która może na świecie równoważyć wpływy i Federacji Rosyjskiej, i Stanów Zjednoczonych i rozgrywać gospodarczo na arenie międzynarodowej, także siłą swoich państw, które wschodzą w skład Unii Europejskiej. I to, co mówił minister Waszczykowski, jest po prostu mrzonką. Przepraszam, to jest śmieszne. Ale będziemy w tym tygodniu skończę. Budowanie jakiejś wyimaginowanej koncepcji politycznej od Skandynawów do Bałkanów, z kim? Z Finlandią, z Szwecją, z Czarnogórą? No panie pośle, przecież to jest ale jesteśmy jeszcze przed tym ekspoze. To jest po prostu niepoważne. Dajmy szansę ministrowi. Jeżeli mogę, dla mnie to jest tak naprawdę smutne, to jest smutne, drodzy państwo, drodzy słuchacze, że prominentni politycy zaczynają grzebać w życiorysach ludzi świata publicznego i nie tylko. Cofamy się do dziadków, do pradziadków. Tak naprawdę za chwileczkę, tak jak poseł tutaj Lenz powiedział, cofniemy się gdzieś 100, a nawet i 200 lat i gdzieś każdy z nas będzie miał jakąś tam
niechlubną pewnie w życiorysie, rodzinę, może historię. Na litość boską, drodzy parlamentarzyści, zacznijcie pracować na rzecz całego kraju i takie tematy zamienne, no można sobie już schować, już jest po okresie świątecznym, takim powiedzmy trochę luźniejszym i zacznijcie tutaj działać i pracować na rzecz społeczeństwa polskiego. Tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o pana ministra spraw zagranicznych, no nie zgadzam się również i podpisuję się pod krytyką, jeżeli chodzi o pana Schulza, który powiedział, że tak naprawdę mamy już prawie demokrację Rosji putinowskiej. Zamach też, stanu. Też, że tak powiem, się pod tym, ale panie pośle, jeżeli mogę się do końca wypowiedzieć swoją myśl. Również się pod tym, że tak powiem, nie podpisuję i należy zareagować, ale moje pytanie, dlaczego pan Waszczykowski, minister Waszczykowski, prosi na dywanik czy na rozmowę pana ambasadora Niemiec? To jest Niemiec. Standard. To jest chyba, to jest jak standard? No, nie, pan, to jest standard. Proszę doczytać nie jest, naprawdę Schulz, pan Schulz o polityce nie jest, zagranicznej. Deputowanym Niemiec, tylko jest eurodeputowanym, jak już. No ale, drodzy państwo, no, sięgamy tak naprawdę jakiegoś kuriozum i groteski w wypowiedziach i teraz kto jest lepszym, a kto jest gorszym patriotą. Ja przypominam, że Polska, my wszyscy mieszkamy pod jednym wspólnym dachem i każdy ma prawo działać, pracować i żyć pod tym jednym dachem. Jeśli chodzi o próbuje spotkanie... się jak gdyby dokonać jakiejś selekcji, kto jest lepszym, kto jest gorszym patriotą, nie wiem, kto bardziej cierpiał, kto jakiego miał dziadka, kto jaką miał babcię. No to już zostawmy dziadków zostawmy historię i wyciągnijmy tylko wnioski i idźmy do przodu. Panie redaktorze, jeśli mogę, bo zostałem dwa razy wywołany do tablicy. Oczywiście nie jesteśmy potęgą w Europie, natomiast nie możemy też stawiać siebie w pozycji chłopca do bicia. Mamy swoje zwyczaje, mamy swoje prawo. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby Niemcy czy jakikolwiek inny kraj mówił nam, co mamy robić. Ja wyobrażam sobie Unię Europejską jako zespół tych państw, które są w Unii Europejskiej, które grają do jednej bramki. Natomiast często jest teraz tak, że my jesteśmy podcinani przez inne kraje po to, żeby oni mogli sobie strzelić gola. Ja na takie zasady gry jasno się no to my zgadza. Mamy doskonały przykład, bo ponieważ najważniejszym też człowiekiem, jednym z najważniejszym człowieków Unii Europejskiej, przepraszam, jest Donald Tusk i my w kraju nie potrafimy się zjednać i wykorzystać, że tak powiem, pozycję Donalda Tuska, żeby Polska wyrosła na prawdziwego takiego potentata i zbudowała sobie autorytet, tylko próbujemy i podważamy wszyscy chociażby pana przewodniczącego Donalda Tuska, proszę popatrzeć w innych krajach, w jaki sposób jest wykorzystywany. No ale życzę wszystkiego dobrego. Będziemy tworzyć, rozumiem, potentat z tutaj Bałkanami, z Skandynawią i jeszcze mam nadzieję inne kraje dołączą. No, nie potrafimy wyciągać wniosków z przeszłości, tylko cofamy się i próbujemy od nowa budować jakąś swoją nową rzeczywistość. Tak jest. Czy demokracja jest zagrożona w naszym Unię kraju? Unię Europejską, szanowni państwo, również chyba powolutku zaczynamy. Nowe pytanie już padło. Ważyć. Panie burmistrzu. Michał Stasiński, może od pana zaczniemy. Czy w naszym kraju zagrożona jest demokracja, bo o tym była mowa ostatnio na manifestacjach Komitetu Jeszcze Obrony Demokracji? Jako klamra tego ostatniego tematu. Chciałbym przypomnieć, że 40% naszych obrotów handlowych to są obroty z Niemcami, prawda? Zapytajmy właścicieli firm, ich pracowników, jaki klimat jest, bo ja mam wielu znajomych w środowiskach biznesowych i oni mówią, słuchaj, dzwonią do mnie z Włoch, z Niemiec i mówią, co się u was dzieje. No, nic więc się nie niestety dzieje. Jest bardzo zły klimat i tego się nie da, panie pośle, niestety tak zlekceważyć, bo powinniśmy tę współpracę z Niemcami pielęgnować oczywiście na zasadach fair play. Te natomiast telefony to są zaniepokojeni ludzie sytuacją. To są normalnie kontrahenci, znajomi, tak, no tak. I co? Zatem ponownie pytanie, czy zagrożona jest demokracja? Nie lekceważmy, panie pośle, lat rządzi, no i co? Nie, wszyscy nie, o to chodzi. Panie pośle, jeżeli ktoś nie prowadził firmy w środowisku międzynarodowym, nie docenia roli i znaczenia, jaką dla biznesu ma tak zwana dobra, przyjazna atmosfera. Klimat, to, państwo. Klimat. No to nie podgrzewajcie tej atmosfery. Ale my nie róbcie tego wszystkiego. Panie pośle, piąty raz pana upominam. Tak, czy demokracja jest zagrożona w naszym kraju?
Michał Stasiński odpowiada jak najkrócej. Jestem jak najdalszy od wypowiedzi, że mamy tutaj drugiego Putina albo że jesteśmy jak putinowska Rosja. To z jednej strony, czyli jedno ekstremum. Natomiast patrząc na to pewną linią środka, absolutnie należy bardzo negatywnie ocenić zmiany wprowadzane przez PiS, zarówno jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, w których mamy zaszczyt gościć. Kolejne plany polegające na ustawie o policji, która, jak się dowiadujemy, będzie jednak złagodzona. Kolejna sprawa, ustrój sądów. To są wszystko rozwiązania, które biegunowo są odległe od standardów przyjętych w takich, już powiedziałbym, ugruntowanych wieloletnich demokracjach. I dlatego to jest niepokojące, ale nie powiem, że mamy dyktaturę. No przecież to jest naprawdę bez sensu. Ukazuje się wolna prasa, mamy wolne media na razie. Natomiast kierunek jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Przede wszystkim ja się obawiam upartyjnienia państwa. Z wielkim niepokojem obserwuję fakt, który budzi moje zdumienie. Zarządów PSL-u, Platformy Obywatelskiej. Można nie było upartyjnienia. No. Proszę. Tomasz, panie pośle, pan się tak nie pan się tak no, nie, proszę, nie, pan naprawdę nie panuje nad sobą, panie pośle. Mało minus zostało. Tomasz, trochę spokoju życzymy. Panie pośle, prawa ręka kolega Jarosława Kaczyńskiego zostaje prezesem największej firmy paliwowej w kraju, Orlenu. No coś takiego nie było nigdy, po prostu nigdy. Po 89 roku. Nie, a Grat to kim został? Minister Grat, kim tam był u was? Pan minister Grat, panie pośle, no zajmował się przede wszystkim zarządzaniem skarbu. Ludzie mają dobrą pamięć, co z tym, co z tą demokracją, panie redaktorze, my też chcielibyśmy tutaj w Toruniu też powiedzieć. Bo pan poseł Latos jest tak podniecony dzisiaj, że naprawdę życzymy mu troszeczkę spokoju. Jest zagrożona demokracja, pan Lenz mówi od kilku minut, a ja nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie. Ale no bo nie mogę nic powiedzieć. Słucham, jest zagrożona demokracja, czy też nie? To jest skandal, że kolegów partyjnych nominuje się na funkcję prezesów spółek skarbu państwa. Bez konkursów, tak? Czy to zagraża druga demokracji sprawa, kraju? Media próbuje się podporządkować partii politycznej. Obawiam się, że za chwilę przejdziemy do etapu dyskusji nad ordynacją wyborczą, a że Trybunał Konstytucyjny jest de facto zlikwidowany zmianą w kwestiach proporcjonalności, czyli wybieraniem większej ilości posłów w okręgach, gdzie ma przewagę PiS, a znacznie mniejszej ilości posłów w okręgach, gdzie nie ma przewagi Prawa i Sprawiedliwość. Bo będziecie starali się dalej kolejne kroki wykonywać w tym kierunku, żeby wyborów nie przegrywać, łamiąc prawo, łamiąc zasady demokracji i łamiąc zasady konstytucji. To, co się dzieje, jest upartynianie. To partia z narodem, naród z partią. To jest PRL. Rozumiem. I pan tego nie dostrzega, to ja się po prostu dziwię. Ja już zaraz odpowiem. Bo wszyscy to dostrzegają. Górski, niech pan zwróci uwagę. Ludzie wychodzą na ulicę. Przemysław Górski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mogę, tak, panie pośle? Istnieje zagrożenie dla demokracji? Znaczy, szanowni państwo, jestem daleki i ostrożny, ponieważ no, bardzo kocham moją ojczyznę i mój kraj i jak myślę, wszystkim zależy, abyśmy żyli tak naprawdę w wolnym, demokratycznym kraju, ale jeżeli będzie wszystko zmierzało w tym kierunku, w którym zmierza, to obawiam się, że no, dojdzie do dość poważnego naruszenia zdrowych, demokratycznych zasad, o które walczyliśmy my wszyscy i walczyli nasi dziadkowie i ojcowie przez te chociażby ostatnie 25 lat. Ja rozumiem i szanuję prawo, przepraszam, nie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne i ma prawo do wprowadzania i urzeczywistniania swojej polityki, z którą szła w kampanii wyborczej. Ale to wszystko powinno odbywać się w myśl obowiązujących zasad i w myśl obowiązującego prawa. I nie na zasadzie takiej, że jeżeli jest twarde prawo, czy prawo, które nam nie pasuje, to my będziemy zmieniać. Ja również z niepokojem patrzę na zmianę chociażby prezesa telewizji publicznej, która niebawem rzekomo ma się stać telewizją, mają się stać mediami narodowymi i obawiam się również, że telewizja stanie się swoistego rodzaju tubą propagandową rządu. Z tym nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie 25 lat, kiedy rządziło SLD, czy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, z tym, co się dzieje w tym czasie. Ja mam takie wrażenie, drodzy państwo, że mieliśmy do niedawna tak naprawdę komunę lewicową, a teraz mamy, proszę mi wybaczyć, komunę prawicową. Paweł Szramka, Kukiz 15.
Jeśli chodzi o zagrożenie demokracji, ja się tym nie martwię, ponieważ w Polsce mamy typowo partiokrację, a nie demokrację. Sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym, czy chociażby z mediami, potwierdza moją tezę. To, co robi w chwili obecnej PiS, było robione również przez poprzednie rządy. Natomiast czyli zagrożenia dla demokracji nie ma, krótko PiS, mówiąc. PiS to robi w prosty sposób. Jasno określa, że będą zmieniać to stołki na swoich ludzi. Natomiast Platforma, czy poprzednie rządy, robili to naokoło, organizowali konkursy, natomiast tak i tak wygrywały osoby, które były ostatnie 30 sekund, Tomasz Latos. Nie, Tomasz Latos, skończymy. Poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej PSL robił to na wprost i poseł Lenz jest ostatnią osobą, które może tutaj ktokolwiek krytykować, bo przez 8 lat Platforma Obywatelska wraz z PSL-em, aparatczyków, ministrów, szeregowych działaczy nominowali na najróżniejsze. Musimy studzić emocje i kończyć audycję. To prawda, tu się zgodzę, tak. Zaczyna poprzez na spółkę Skarbu Państwa. Tomasz Latos, Michał Stasiński, Tomasz Lenz, Paweł Szramka, Przemysław Górski byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, mniej emocji i szerokiej, nieśliskiej drogi wszystkim Państwu życzę. Do usłyszenia. Dziękuję. Za uwagę dziękuję. Marcin Kupczyk. www.radiopik.pl